Nazywam się Andrzej Grabarczyk. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność gościć na antenie. Pana Andrzeja Grabarczyka znamy z różnych kreacji aktorskich, ale z jednej chyba najmniej. No, wędkarstwo. Chyba ci, którzy mnie znają, którzy wiedzą cokolwiek o mnie, wiedzą też, że jedną z pasji moich jest wędkarstwo. Ale to jest taka pasja zaszczepiona już w dzieciństwie przez ojca, przez wujków. Nie wyobrażałem sobie wakacji, żeby nie siedzieć z wędką, czy to na łódce, czy na brzegu. No, były to czasy jeszcze dosyć przaśne, także jeśli chodzi o sprzęt, to sprzęt rósł w lesie, czyli leszczyna, do tego końcówka z jałowca. No i można było nawet niezłe sztuki łowić. No ale te czasy już minęły. W tej chwili jest takie bogactwo sprzętu, możliwości. No i ryby są chyba bardziej przebiegłe. Albo ich wtedy było więcej, bo lepiej brały. Ta historia takiego wędkarstwa od dzieciństwa została zaszczepiona przez któregoś z starszych seniorów, prawda, rodu? No, ojciec mnie zaszczepił. Zaszczepił w pewnym słowa tego znaczeniu, to znaczy rzucał spinningiem. Wtedy wiadomo, spinningi były sklejonki i sztywne dosyć, także trzeba się było przyłożyć, żeby tam machnąć. No i ojciec się przyłożył gnomem dwójką, tylko nie zauważył, że ja stoję za nim. No i zaczepił mnie za plecy. No i z blachą musieliśmy jechać do Olsztyna, do szpitala, żeby mi to wyciągali. No, czyli zaszczepienie było profesjonalne, dosadne, bolesne. No, i skuteczne. I skuteczne. Do tej pory mam ślady na plecach. Nie zraziło to pana do wędkarstwa? Nie, absolutnie nie. No oczywiście te początki to były raczej wszystko spławikowe. Ja urodziłem się we Włodawie nad Bugiem i to rzeczywiście nad samym Bugiem. I tam miałem wspaniałych wujków, z którymi chodziłem nad rzekę i oni mnie uczyli, jak się łowi na przystawkę. Ale ja z kolei najbardziej lubiłem, bo jak Włodawka wpada do Bugu, jest mostek. I tam jest tak zwany bełk, czyli woda troszkę spada, taki mały wodospad i tam zawsze były ukleje. Ja uwielbiałem te ukleje na muchę łowić. Gęsie pióro, praktycznie bez obciążenia, trzeba było dobrze machnąć tą leszczyną i te ukleje, ale albo ja byłem mały, albo ukleje były takie duże. Mi to sprawiało wielką przyjemność. A cierniki też? Oj, były cierniki też, ale były i minoki, były różne ryby, których w tej chwili rzadko się spotyka. Natomiast byczki, przecież tych byczków było cała masa, ale głównie właśnie ukleje, takie zbieżące, takie z takiego bełku, z wody, takie wspaniałe były. Ciotka potem je przyrządzała, było znakomite. No ale to Bóg. A potem generalnie Mazury. Nie wyobrażam sobie wakacji, spędzania wolnego czasu bez Mazur, a wiadomo, Mazury to woda. No, muszę mieć tą wodę, muszę mieć jezioro, muszę mieć gdzieś popływać, pomachać tą wędą spinningiem, czy posiedzieć gdzieś tam za białą rybą. To jest spędzanie wolnego czasu, to chwila na relaks, na takie nieśpieszenie się. Nie ma tej gonitwy codziennej, gdzieś tam wszystko na zegarek, wszystko musi być poukładane. A tu nic nie musi być poukładane. Wiadomo tylko, że jeżeli chce się coś sensownego złowić, trzeba rano wstać. No, a tylko tyle. Ale ja z tym nigdy nie miałem problemu. Zawsze
zawsze wstawałem i to jeszcze samochodu nie było. Trzeba było gdzieś tam pójść nad wodę czasami. No to pamiętam, trzeba było wstać, jak tylko brzask był. Jeszcze świtu nie było, tylko brzask kapało z drzew, wędkę na ramię i 4 kilometry nad jezioro, żeby złowić jakiegoś leszcza. Ale to miało swój urok. Jak pan godził kwestię taką przygotowań aktorskich z wędkarstwem? Był długi przestój gdzieś w jakichś latach swoich, czy ciągle znajdował pan czas na ten swój relaks? Prawda jest taka, że czym człowiek starszy, tym tego czasu ma mniej. I mniej na wszystko. I kiedyś jeszcze jakoś to wszystko tak organizowałem, że byłem w stanie wyjechać sobie na ryby gdzieś na parę dni, gdzieś zaszyć się gdzieś w lesie, a w tej chwili nie bardzo. W tej chwili nie bardzo. Być może zakres obowiązków jest większy. Poza tym bardzo człowiek otacza się coraz większą ilością rzeczy, potem nad którym musi panować. A to przyczepy, a to jakieś kempingowe, a to samochód jeden, a to drugi, a to. I tylko do tego trzeba wszystkiego chodzić, a to zabiera czas. No, poza tym jeszcze inne pasje są, które też trzeba wykorzystać, a to motocykle, a to stary samochód, a to łowiectwo, także no, tych pasji jest. Może trochę za dużo, no, ale niektóre się wykluczają nawzajem, ale coś trzeba mieć. No. Jak aktorstwo dla pana było takim wypełnieniem tego czasu normalnego? Ja pochodzę z rodziny aktorskiej. No, a od kiedy tak się pan jakby czasowo... Ja się wychowałem w teatrze, bo mama była kierowniczką sekretariatu, ojciec był aktorem, a potem dyrektorem teatru, w którym razem pracowali. No a ja dziecko co, nie mieli co ze mną zrobić. Oczywiście w domu była babcia, wspaniała instytucja, babcia. No ale czasami ona też miała swoje życie i zabierali mnie do teatru. Ja z tym teatrem byłem za pan brat, także na początku ja nie chciałem pójść ślady ojca, bo miałem to w domu, a młody chłopak zawsze szuka czegoś innego. No to poszedłem na zootechnikę. No, moja kariera zootechniczna skończyła się na drugim roku. No i potem nie było co ze mną zrobić, tak jak ojciec stwierdził. Oho, jest jakieś branie. Ktoś coś ciągnie. Coś jest. No i co to? O, ładna rybka. Strąg? Okoń. Ładny. Może ten, który tutaj gania. Może, taki też duży. No właśnie. No i na tej zootechnice gdzieś tam poległem. No i potem ojciec, wiedząc, że mam jakieś takie ciągoty artystyczne, bo widział, co tam w szkole robię, lubiłem robić jakieś tam takie pseudokabarety i przedstawienia. No i ojciec mnie nakłonił. No a tam właśnie w tym Olsztynie poznałem swoją żonę, która tutaj właśnie stoi, podpiera przepiękną sosnę. Haczyk potrzebujemy. Dobrze. Nie, ostre haki. Skończyliśmy na tym, że żona potrzebowała haka. Tak, żona potrzebowała haka, hak został dostarczony. Zobaczymy, co tam. Jak to się stało, że żona... Nie pytam się, jak ją pan znalazł. Żona pochodzi z rodziny wędkarskiej. Ojciec żony bardzo, bardzo, bardzo świetny wędkarz. Wyrósł w Wilnie i tam się nauczył wędkarstwa. Potem po przyjeździe oni przez moment mieszkali w Malborku i w Nogacie łowił pod Zamkiem Krzyżackim łososie. To były czasy. To były czasy.
A najlepiej łososie brały na srebrne łyżki z zastawy stołowej, która zaczęła znikać ku zaskoczeniu teściowej, bo wychodziły dwie świetne blachy. Jedna taka, powiedzmy, rodzaj takiej karlinki, prawda, z tego z czerpaka. No i z uchwytu wychodziła druga, bardzo szybka blacha. Także były dwie z jednej łyżki. Świetnie działało. Dużo tego srebra utopiliście? Znaczy ja nie, ja nie. Tylko to znam z opowieści. No, ale żona opowiada, że kiedyś... No to zapytam się, teść, bo jest oba. Teść złowił takiego łososia, że trzeba go było... Wieźli do centrali furmanką. I za sprzedaż tego łososia tato kupił złoty zegarek, złote pierścionki, jakieś takie rzeczy. Czyli srebra się zwróciło. Zwróciło się, zdecydowanie. Panie Andrzeju, co tak na dobrą sprawę w tym wędkarstwie, poza spokojem, aktorstwem i takimi jeszcze innymi hobby, pana fascynuje? A chociażby to tak jak dzisiejsze te niby zawody. Chodzi o to, żeby się spotkać, uścisnąć sobie rękę, pościskać się, powspominać, pogadać, a tak na co dzień w ogóle nie ma czasu. W ogóle nie ma czasu, a takie wymuszone spotkania są świetne. Bardzo dobrze. Jeszcze przynajmniej ładna pogoda. Tak jest. Tak. O, pan Grzegorz Wos. O, pan Grzegorz. Pan Grzegorz. Czego? Czego? Kukurydzy? Nie, ja akurat kukurydzy nie prowadzę. No właśnie. Nie. Mały chciałbyś. Może. A ja w ogóle? Miałem dwa brania, ale skrzeniłem za tak? późno. Ale to karpiaka? Nie, jakaś drobnica. No to Giancarlo też jakieś trzyokonki takie. Aha, no. Ale coś przynajmniej się łapie. No tak. No i oczywiście, wiesz, Roberto tam szaleje. No i dobrze, no i to tak to. Tak to z tym wędkarstwem jest. Że i przygoda, i zadowolenie. Dzisiaj mógłby pan sklep otworzyć. Po co róż ktoś przychodzi? Tak. Po coś, ale to tak zawsze jest. A nie masz tego, a tu haczyk, a przypon, a podbierak. Ale to tak chyba jest wśród wędkarzy, prawda? Tak. Że zawsze się wymieniają. Zawsze. Już doszło do tego, że ja czasami... O, dzięki. Doszło do tego, że na zawody zaczynam brać dwa silniki elektryczne, bo kto przy... Grabasz, nie masz przypadkiem zapasowego silnika elektrycznego? Mam. To pożycz. No i to da, bo wiem, że ktoś nie będzie miał. Także to tak. Taka dobra dusza na rybach. Mhm. Ale to każdy z nas taki jest. Każdy z nas. No, koleżanki świetnie łowią. Dzisiaj jest. Ale dużo kobiet dzisiaj. Czy to tak jest zawsze? Jest, bardzo dużo. No łowią, no Izy nie ma, Iza ma wpaść. Natomiast Iza bardzo dobrze łowi. Magda Wójcik świetnie łowi. My mówimy tutaj o pani Izie Trojanowskiej. Trojanowskiej, tak. Także jest troszkę tych zawodniczek. Gdzie pan lubi najbardziej jeździć na ryby? Na Mazury. Na Mazury na swoje. Ale mówią, że na Mazurach nie ma ryb. To zależy, no, jak się zna wodę, zna się jezioro. I nawet wcale nie muszą to być duże jeziora. Wiadomo, duża woda, duża ryba. No, ale czasami, jeżeli jezioro jest przelotowe, jeżeli jest rzeczka, która wpada i wypada, to ona naniesie tej ryby. I w zeszłym roku w sumie to jezioro, nad którym ja bytuję, ma niewiele, bo 60 hektarów, nie jest zbyt głębokie, ale właśnie ma dopływ, wypływ. No jak można było łowić z łódki, popłynąłem. W tym roku nie miałem takiego szczęścia, po prostu nie miałem czasu, żeby popłynąć. Ale jak można było łowić, no to piękne okonie powyżej 40 cm złowiłem. Także no, chyba jest. Nie jest jej dużo, ale czasami się trafia. Z sondą pan pływa?
Teraz po swoim jeziorze już praktycznie nie, no bo sonda w zasadzie mi służy do tego, żeby określić no, rodzaj i nachylenie dna przede wszystkim. A jeśli chodzi o rybę, no to ja wiem, o których godzinach ona jest. Wiadomo, o której popłynąć na okonie, a o której na szczupak. Zabiera pan do domu? Zabieram, ale nie wszystko oczywiście. Zabieram tyle, ile mi potrzeba, ponieważ no, jemy ryby. Jemy bardzo dużo ryb i podejrzewam, że średnią krajową bijemy na głowę parę razy. Także ryba, zwłaszcza taka świeżo złowiona, no, takiej ryby się nie kupi. Takiej ryby się nie kupi, może tylko rybak i wędkarz zjeść taką rybę, jeżeli ktoś lubi. Panie Andrzeju, jak się pan zapatruje na takie, na tą politykę taką no kill? Jedni wędkarze narzekają, inni krzyczą, że mięsiarze. Co jest według pana jakby taką przyczyną, że taka atmosfera panuje wśród wędkarzy? Wiadomo, to jest tak samo jak w łowiectwie, prawda? Ludzie chcą o tym zarabiać, nawet sprzedawać tą rybę. Rybę się pozyskuje nie po to, żeby ją skonsumować, tylko żeby ją sprzedać. I to jest fatalne. Stąd ten nadmiar kłusownictwa, no ale no, ktoś tą rybę kupuje i tu jest problem, prawda? To jest raz. Poza tym łowienie i wypuszczanie, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy woda jest bogata, wspaniała, a do domu zabrać tyle, ile potrzeba. No chce się na kolację, dobra, łowimy parę sandaczy, no to przecież jeden nam wystarczy, po co brać wszystkie? I potem nie wiadomo, co z tym zrobić, po sąsiadach się lata, chcesz rybkę. No. Także, a poza tym, no wiadomo, że tatusiowie i dziadkowie uczą młodych, no i widać, idą tych płotek do tej reklamówki tam nałapią. To wszystko potem już w słońcu przestanie ładnie pachnieć i się wywala. Także po co to zabierać? Po co? Jestem absolutnie przeciwnikiem bezsensownego zabierania ryby. Jeżeli porównamy to z łowiectwem, myśliwy ma obowiązek zagospodarować tuszę. Obojętnie, czy odda na skup, czy sam zagospodaruje, ale to jest jego obowiązek. I obowiązkiem wędkarza, jeżeli zabiera rybę, jest obowiązkiem, musi być jej zagospodarowanie, a nie potem zakopywanie w doku. Bo to jest haniebne. Także do wszystkiego potrzebny jest dystans przede wszystkim. Nie można ani przeginać w jedną, ani w drugą stronę, ale przede wszystkim ważna jest świadomość. Świadomość i edukacja. To są podstawy. Nauczyć korzystać z tych zasobów w sposób naprawdę rozsądny. Panie Andrzeju, zgodzi się pan z taką tezą, że wędkarstwo i łowienie ryb dla celów, pomijam takich rekreacyjnych, ale konsumpcyjnych, to jest swojego rodzaju przywilej? Jak ktoś umie łowić, to mam dostęp do świeżej ryby. Oczywiście, jest to absolutnie przywilej, bo no to, o czym mówiłem, no konsumpcja tak świeżej, świeżo złowionej ryby, no to jest rarytas. To jest tylko możliwe dla tego, który sam tą rybę złowi, wie, jak ona wzięła, jak tego. Potem się tym delektuje. To jest tak samo jak ze zbieraniem grzybów. Jak się nazbiera prawdziwków, no to potem wiadomo, gdzie ten prawdziwy rósł. A dwa razem, a to przy tej brzusce tamtego. I już jest jakaś opowieść, jakiś sentyment. Tak samo jest z łowieniem, no tak to powinno wyglądać. A nie mięsiarstwo na ilość, bo to jest bez sensu. Przygotowuje pan w domu ryby? Tak. Jakiś przepis? Najprostszy na świecie, na pstrąga.
ta patelnię wlać 0,5 centymetra wody, dodać łyżkę masła, dodać czosnek, dwa ząbki czosnku, sprawionego pstrąga, nafaszerować tym, czy się lubi. Jeżeli ktoś lubi koperek, to koperkiem. Ja lubię cebulę, na przykład dymkę, no to dymką. Sznuruję go troszkę w posolę, popieprzę i daję na górę, na każdego pstrąga, dwa plasterki cytryny. Jak woda się zagotuje, razem z tym, z masłem, z tym czochem, kładę tego pstrąga, przykrywam pokrywką. Po paru minutach, jak oko zaczyna być jasne, odwracam na drugą stronę, drugie tyle. Całość trwa mniej więcej 6 minut. Genialne. Dziękuję. Proszę. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.